Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Na początek mała synchronizacja dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dobra. Dzisiaj ogólnie będziemy kończyć pierwszy świat, nie na 100%, ale będziemy. Więc po pierwsze chodźmy do naszego pierwszego poziomu. Bo tak. Ogólnie to dzisiaj mam nagrywki. Dzisiaj, czyli w sobotę. Nagrywam wszystkie moje filmiki na tydzień, na cały Boży tydzień w sobotę. No i życzę im powodzenia. Więc Cecil Shore. Shore. Schore. Chore. Ojenny. A właśnie powiedziałem przekleństwo po angielsku. Dobra, na szczęście tego słowa niewielu ludzi zna. I was gone. My friends borrowed the Rhinox submarine. And then they took it for a joyride. And then they smashed it into a big pile of rocks. Oddly enough, the Rhinox failed to see the humor in the story and stuffed my friends in the jail behind you. Ha, ha, a poza tym. Yellow submarine. Yellow submarine. Więc musimy pomóc jego koleżkom. Jest ogólnie sposób, żeby to kompletnie, ale kompletnie pominąć. Znaczy, nie pominąć misję, bo muszę mówić tak, co trzeba zrobić, ale do speedrunów, any percentage speedrun, można pominąć cały ten boży poziom i przejść go. Ogólnie polecam dla ludzi, którzy chcą speedrunować Spyro. Nie wiem, czego ja kiedyś będę robił poradniki, jak speedrunować Spyro 3, ale Spyro 2 to tak na 100%, a Spyro 3 to nie wiem. Ale tak ogólnie to Spyro 3 sprawdza się praktycznie tylko na dwa speedruny, z tego co pamiętam. Czyli any percentage, czyli nie dbacie o to, ile kryształów zdobędziecie, ile jajek. I 100%, czyli zdobywacie wszystko, jak leci, jak najszybciej potraficie. Nie pamiętam, czy jest co innego jeszcze. Chociaż mogę się mylić, może mogą być jeszcze inne, o których po prostu nie pamiętam. Więc tylko, że Spyro 2 ma po prostu jeszcze te 16 talizmanów, by zdobyć. Wszystkie orby mogą być zdobyte i tak dalej, nie wiem. Ale cóż, Spyro 3, to nie jest Spyro 2, to jest Spyro 3, a szkoda. Nie żebym narzekał! To jest w ogóle zarąbisty poziom jak dla mnie, bo ja lubię się z tymi rajnokami bawić, jak oni tak rzucają te beczki. To jak byłem mały, to strasznie lubiłem się z tym tak bawić. Ja po prostu odbijałem w zupełnie inną stronę, po prostu nie przechodziłem poziomu, ja się po prostu dobrze bawiłem tutaj. To jest właśnie piękne w starych grach, że jak byliśmy mali, to my nawet nie dbaliśmy o to, żeby grę przejść, ale po prostu się dobrze w niej bawiliśmy. To jest piękne w starych grach. Teraz to nikt się praktycznie nie umie po prostu. Nikt nie umie się bawić już w grach, tylko wszyscy chcą przejść grę. To jest według mnie bardzo złe i szczerze, dlatego uwielbiam Sonic 06, ponieważ tam ludzie cały czas się bawią, żeby odkryć jakieś glitche fajne, niefajne. Co z tego, ale bawią się tam po prostu. I nawet całkiem dobrze. Więc tak, uratowaliśmy Jasona. No, nie skupcie się, w ogóle jak można płakać pod wodą. Po pierwsze, prawdopodobnie on już by się utopił, ponieważ już by mu zabrakło tlenu. Po drugie, dlaczego było widać łzy pod wodą? Fuck logic! No nie! Serio? Serio? Ale no nie! Nie! To jest po prostu... To jest po prostu nie fair! Ja zgłaszam to do prokuratury.
Dobra, oczywiście. Nawalamy w tych, którzy na nas pędzą. To jest tak zwana adwersja. Nie, wcale nie. No i zdobywamy kryształy, żeby stać się milionerem. Co? Czy ja właśnie przebiegłem przez tego przeciwnika? Serio? Nigdy mi się czegoś takiego nie zdarzyło. Jestem zszokowany. Odjęło mi mowę, po prostu. Ja, ale przyznam się wam, że na serio, ja jestem zszokowany, że przeszedłem przez Mega Pablo. Po mnie jeszcze to była klatka jego animacji, dlatego przez niego przeszedłem. Ale głowy nie dam. W końcu nie ja robiłem tą grę, to nie wiem, jak ona jest zbudowana. Ale zrympampoliłem, ja chciałem po prostu tam skoczyć, jakby się udało, ale tu nie ma double jumpa! Why? Why there is no double jump? Ja chcę double jump. Mam zawsze Spyro... A Hero's Tale. Spyro 5 A Hero's Tale. Bo tak, niektórzy twierdzą, że nie powinno się nazywać Enter the Dragonfly i A Hero's Tale jako Spyro 4 i Spyro 5. Ale przyznam, że ja po prostu bardzo lubię te gry i... Ja po prostu je tak nazywam. I nadal żałuję tego, że nie ma żadnych, nie wiem, HD remake'ów. Tak samo jak nie ma HD remake'a oryginalnych trzech części Spyro, że po prostu upscale, żeby był do HD na przykład. To by było fajne. Znaczy powiększenie rozdzielczości, nie po prostu upscale, tylko... Bo upscale to teraz macie, ale... Bo nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie to PS3 upscaluje Spyro 3 do... Ogólnie wszystkich gry z PS1 do 1080p i to... Znaczy, akurat w moim przypadku to jest 1080i, ale nieważne. Więc to jest też bardzo fajne. Chociaż PSP też tak robi, tylko że PSP to upscaluje do 480p. Więc no, tu nie jest aż tak fajnie. Ale dobra, chodźmy do poziomu Shilly, znaczy poziomu, do sekcji Shilly. Shilla. Shilla. Oh, hi Spyro. Some of my seal friends are trying to take down a Rhinoch fortress. I'm about to go and lend a foot. I love the smell of singed Rhinoch in the morning. Tak mi się wydaje, że aktorka głosowa Shilly to jest Brytyjka. Taki akcent po prostu jest. Brytyjski, tak typowo brytyjski. Chociaż szczerze powiedziawszy już... Mądrzej by było, jakby zatrudnili jakąś aktorkę głosową z Australii. Żeby po prostu taki akcent specyficzny. Nie wiem, czy można to odmienić, że australijski akcent, coś w tym stylu, ale pasowałoby bądź sobą. A, no i oczywiście, żeby jeszcze był opcja widescreen. Bo, no bądź co bądź, ale hakerzy, to znaczy hakerzy, ludzie od emulatorów, udało im się zrobić tak, żeby gry na PS1 miały widescreen. No i dlaczego Sony by czegoś takiego nie mogło wprowadzić? Hi Sheila, the Rhinox have built a fortress on our beach and we're gonna blow it to smithereens. We just need you to take out all the turrets for us. We're lighting the bomb now. Just make sure to stop all those turrets before the fuse runs out, okay? Idioci, nie możecie po prostu zaczekać, aż ja to wszystko zrobię i wtedy uruchomić tę cholerną bombę. Bo to jest po prostu... No, logika. Po prostu... Logika zarąbista i zaraz umrę, bo już nie mam... Sparks. Dobra. I will do it! Because I can, because my dreams cannot be only dreams. Okej, na szczęście mogę dwie rzeczy na raz rozwalać, co jest dobre. Siup. Ale no sorry, efekt jest zarąbisty. Tu mogę przyznać, że efekt jest tego zarąbisty. Siup! I zaraz ktoś kapibar napisze pciu. Psiu.
Pozdro tych, pozdro dla kumatych, ale takie porządne pozdro. Co? Dlaczego nie rozwaliłeś tego? Tylko po. Teraz to jest ona. Nie mogę odmienić kupy na rodzaj żeński. Znaczy kupa. To jest już chyba są w sobie rodzaj żeński, bo kupa to ona. Znaczy rozwalają wszystkie wieżyczki? Nie! No! Debile. Spróbuję to zrobić the hard way. Po prostu tak? Tak nie mogę! O kurde! Ale beka. O kurde. Dobra, już to szybciej idzie. Ale głupio, że tak nie mogę. Myślę, że tak nie mogę. No i co? Bierz kobietę i co? Myślisz, że jesteś fajny, tak? Myślisz, że jesteś fajny. Odpowiem ci jedno. Nie jesteś. A nawet jej się nie należy. No i za co ją bijesz? Okay. Umówiłbyś się na randkę i byłbyś fajny. A tak to ją bijesz, no i na cholerę czy tak? Stary, weź się w garść. Weź się za siebie w ogóle. No i myk, udało się. Teraz zamach. Nie wiem, tutaj robił referencji do czegoś, ale... No cóż. I tamten jeden został, no po prostu epicko. Powtórzysz gdzie? Uratowaliśmy Molly, ale powtórzysz gdzie? W kieszeni mówisz, tak? Powiedz mi, gdzie masz te kieszenie? Bo ja nie widzę na tobie nawet spodni. Zboczeńcu jeden. Chcesz, żeby dzieci się widziały bez spodni? Kurde, co za... Co za zboczeniec w ogóle? No, nie wiem, ta gra chyba jakąś pedofilię promuje czy coś. Ja nie mogę. Po prostu takie rzeczy w grach mogę znaleźć. Takie niewinne, że po prostu to strach się bać w ogóle. Pokażcie mi jakąkolwiek grę dla dzieci, a ja już tam znajdę jakiś podtekst. Najlepszym przykładem jest Róża Pantera, którą ja po prostu niszczę. Ba, ja nawet tam nic nie muszę mówić, bo moi widzowie oczywiście są tak mądrzy, że sami widzą te podteksty. Więc to jest... No serio. Na serio, gry dla dzieci to jest... Gry dla dzieci mają więcej podtekstów niż gry dla dorosłych, tak na TV. To jest przerażające, ale prawdziwe. Ja pierdziele, gry dla dzieci mają więcej podtekstów niż gry dla dorosłych, ale przyznam, że jak zwykle mówię, że coś głupiego powiedziałem, to jak teraz to sądzę, że to jest coś mądrego, co powiedziałem. A, wyjątkowo. Bo tak, no, zauważyłem, że na serio, gry dla dzieci mają strasznie dużo podtekstów, a nawet gry dla dorosłych tak często ich nie mają. Bo na przykład gra dla dorosłych próbuje być poważna, a nie zboczona, a gry dla dzieci nawet nie próbują być zboczone, a wychodzą, że podteksty mają. Dobra, chodźmy tu. Tu jest gierka. O jest, tylko nie ta. We had a dragon egg for you, but we used it to test our ultra high speed super fluidity tunnel. The good news is that it made it to the end of the tunnel without a scratch. The bad news is that there's no way to get it back out now. Idiot. The tunnel is chock full of Rhinox and floating mines. The only way to retrieve that egg is to defeat every single Rhinox in the tunnel. Powiedz mi, dlaczego muszę rozwalić każdego Rhinoxa? Why? Więc dobra, musimy ich rozwalić.
Co nie jest prostym zadaniem, bo... No serio, poruszamy się strasznie szybko. Nie mamy aż tak dobrej kontroli, więc spróbuję po prostu strzałkami. Może to się bardziej opłaca. Dobra, miny to jeszcze pół biedy, ale... Rejnoki to... Wow, shit. Ale rypu mnie. Dobra. Dobra. Easy. Póki co strzałki wygrywają ponad analogiem. No nie. Przyznam, że strzałkami tutaj bardzo dobrze się gra, ale... Ale nadal nie jestem tutaj zbyt dobry. To jest takie smutne, że... Po prostu życie. Przechodzisz Ratchet & Clank 3 finałowego bossa bez utraty ani jednego życia. Nie możesz przejść minigierki Spyro. 3. Eggman miałby z tobą do pogadania. Uratowaliśmy Duke'a. Ciekawe, gdzie jest Nuken. Albo czy będzie Duke'a. To jest ciekawe. 2-7. 27 jajek. Nice! Kupa. Jestem bohaterem! That dumb octopus dropped the jail key while he was shaking me. Now I can free my friends. Ta, bardzo mądry plan. Pozdrawiam. Uratowaliśmy koleżków. Oh, I forgot to tell you. One of the Rhinox had this egg in his lunchbox. Lunchbox, jest taki program. Lel. Sam z niego korzystam. Dizzy! Jeszcze jajko było. Ciekawy jestem, czy to jest easter egg jakiś. Czy to było celowe, czy nie. Bo jest, jeżeli nie wiecie, to jest taki stary bohater gierek na NES-a to jeszcze nawet było, który się zwał Dizzy i to było jajko. Więc polecam ogólnie gierki. Przygodowe są strasznie trudne, ale polecam. Bardzo fajne gry. Śmieszne, jest nawet najnowsza część, która została wydana całkiem niedawno, ponieważ była to po prostu niewydana część. Jakiś fan polski ją po prostu z niczego ją zrobił, a tak właściwie z kodu źródłowego, jaki dostał od twórców. I po prostu zrobił ją i dodatkowo dodał spolszczenie. O. Więc bardzo fajnie. Więc chodźmy sobie tutaj. Do trzeciej minigry, to jest trzecia? No, bądź ile można uznać tam za trzecią minigrę, więc dobra. Kwestia, że to uznaję. Bluto. If we win, we get the dragon egg he's guarding. If we lose, we have to spend a month in KP. What do you say? Do you want to take on Bluto? Oczywiście. Okay, good luck. Just remember, stay away from the sharp end. Spoko. Tylko ciekawe, co to jest KP. Kupa i siki. Jestem okropny, wiem. Dobra, oczywiście nie możemy zbierać tych klejnotów, jak jesteśmy w tym stanie. No i teraz walka z tym panem. Dobra. No nie. Dobra. Spoko. Jest mniej więcej easy. Teraz nas będzie napierdzielał tymi bombami. Naszymi w sumie. Nope! Katem. Dobra. No nie! Kurde! Almost. Prawie go mieliśmy! Stary! Już mi to wszystko mówiłeś.
A mnie gardło boli. W ogóle. Śmieszne jest to, że nie możemy go trafić, zanim to się nie aktywuje ta walka. Nie! Jaki ty... Okej. Teraz wiejemy. Ile sił w nogach! Dobra. Tak. Gin! Po prostu gin! Jeszcze dwa razy muszę go uderzyć. Tylko dwa. No. Nie, serio. Dobra, YOLO! Aha! Co? Znowu rasizm. Masz bardzo dużo talentu jak na kogoś, kto jest fioletowy. Ja tu rasizm wyczuwam. Ja tu wyczuwam rasizm. Uradowaliśmy Jackie. Chenę. Dobra, ale chodźmy tutaj po kryształy, znaczy klejnoty. Co, chcesz mi łopatą przywalić? O ty. O ty, kurwa. Duplu. Ja nie mogę, co za typ, no. No chciał mi przywalić łopatą w łeb, no. Co za gość. Po prostu ja nie wierzę w gościa. No wierzylibyście? Dalibyście wiarę? Same jedynki, no ja nie mogę. Te drzewa w ogóle. Nie wiem czemu, ale jak skaczę i przywalę w te drzewa tak z boku, jak teraz robiłem, to z jakiegoś powodu pad mi się trzęsie. Bo mam włączone trzęsienie się pada. Nie wiem czemu, ja jakoś po prostu się do tego przyzwyczaiłem. I nie wyłączam. Wyłączam tego. I po prostu jakoś mi tak zostało. Pyk. Dobra. Ha! Stopro profeska. W ogóle tu jest jeszcze coś do zebrania? Nie, ja to już chyba wszystko zebrałem. Więc chodźmy już do końca tego poziomu, ale... Chwila, moment. Nie było... Ani nie było tego, że zdobyłem wszystkie jajka. Ani nie było tego, że... No, jeszcze jest gdzieś jedno jajko. I nie było tego, że zdobyłem wszystkie kryształy, bo jest tutaj. Są tutaj jeszcze, znaczy. Ale to nadal nie są wszystkie. Gdzieś to musi być jeszcze ukryte jajko. No zaraz się będę zbliżał do końca odcinka. Nie będzie fajnie. Znaczy zbliżam się powoli do końca odcinka. To mi bardzo... Przypomina coś. Nie powiem co, ale bardzo mi coś przypomina. A czy na górze nic nie ma? Nie ma. Sparks, dlaczego mi nie pomaga? Dlaczego nie masz swojej super duper mocy ze Spyro 2? Już chciałem powiedzieć 3. Ale na tu nie ma żadnej super duper mocy. To jest zwykła ważka tutaj, która mi podtrzymuje życie na świecie. Jak żyć, kurde? Ha. Nie widzę, żeby tu gdziekolwiek było jajko. Ani kryształy. Znaczy się klejnoty. Cały czas zapominam. To, że to są klejnoty, nie kryształy. Dobra, szanić to. Idziemy po prostu na bossa. Może po prostu w następnym odcinku wystuprocentujemy ten świat. Bo póki co na razie najzwyczajniej w świecie nie wiem, gdzie to jest. No cóż, a i tak musimy się w następnym odcinku tam wrócić. Okej! Okay.
sir. Just jump on. Ten ma wnerwiający głos. No to cóż, no wskakujemy. Nie ma co się obijać. Midway Gardens. Bianca się mści. Listen carefully, you stupid girl. I'm only going to ask you one more time. Why haven't you disposed of that infernal dragon? I've tried to scare him off, Your Highness. But he's just not afraid of anything. Not afraid? Not afraid? Why have I been training you all these years? Use some magic! Here's a spell book. Whip up a monster and eliminate him. Kill him? I don't care what you do, you useless brat, as long as you get rid of him. Okay, let's see what we got here. This ought to do it. You, come here. Lel. Ale jak słyszeliście, Bianca się wahała przy powiedzeniu zabić go? Ona nie chce nam nic zrobić. When I heard the sorceress was planning to ambush you, I got here as fast as I could. No worries though. This wussy green toad will be no match for the two of us. Czyli byłaś szybsza niż ja. To dlaczego ja po prostu się nie mogłem przejść? Więc dobra, ten gościu jest bardzo łatwym bossem, on po prostu odskakuje i musimy w niego naparzać, aby wpadł do lawy i wtedy Sheila go troszkę podtopi w tej lawie. Po prostu da mu w łeb. Aj. Zapomniałem o tym. No po prostu kopniakiem w łeb. No i tyle. No dobra, przydałaby się jakaś owca albo coś. Musimy ogólnie uciekać przed tym, jak on jest w trybie Sonika, w trybie Spindasha. No i teraz ma jakąś obronę. Ło! Jak mi zdynki przywoliły, jak się wystraszyłem w ogóle. No, ale bądź co bądź ten boss jest łatwy, bądź... No, bo to jest pierwszy boss, no co musi być, bądź... Powtarzam się. Musi być łatwy. No nie! Kurde! Ja myślałem, że to już będzie końcówka tego ognia i uda mi się go tak od razu rzucić. Dobra. One more try. Ale okej. Tym razem głupio nie oberwę ze Spindasha. Ale kurde, ja znam ten ruch. Ja tyle razy z niego korzystałem, powinienem się spodziewać. No. Kurde, chciałem go tak od razu wrzucić znowu. Ale nie, oczywiście, nie. Bo Pixel musi pokazać, że jest lamą. Nie może kogoś wrzucić do lamy. Więc najlepiej... To ogólnie polecam właśnie stać tak przy... Ała. Przy końcu... Ała. No, kurde. Na obwodzie tej areny, żeby po prostu, żebyście po prostu mieli łatwiej go wrzucić do lawy i szybciej, co najważniejsze. No i jak was po prostu walnie czułkiem, to też daleko nie odlecicie. Ale jak też mogliście zauważyć w tamtej kascince, to nasz tutaj przyjemniaczek jest po prostu zamienionym Rajnokiem. Teraz walka się staje ogólnie łatwiejsza, bo jak widzicie, jego bariera znika, kiedy on pluje tym ogniem. Więc wystarczy teraz tylko jeden hit i nie żyje. Znaczy, i zostaje pokonany, bo to nie jest ukazane. Papa. No i tyle, dziękuję za uwagę. Uratowaliśmy Graysona.
Tęcza! Tęczę zrobił. Jaki ty? I 30 jajek uwolnionych. Jej! Byłoby 30 jajek. No i jesteśmy w Midway Gardens. Ale oczywiście jeszcze cutscenka z Bianką, która nas ostrzega. Okay, Dragon. You've managed to survive longer than I expected. But you haven't the slightest idea what sort of dangers lie ahead of you. I suggest you grab your cat friend and whatever eggs you found and hightail it back home while you still can. No, I'm telling you this for your own good, you know. No, ona nie chce nam nic zrobić, dlatego nas ostrzega. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Niestety nie zrobiliśmy tego, co chciałem, byśmy zrobili, czyli przeszli tamten poziom na 100%. A więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.